Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof, Vega Fitness. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd wegańskich wiadomości. Tydzień 16, 2019 rok. Oczywiście jestem ponad miesiąc spóźniony, dlatego w najbliższym czasie zobaczycie serię spóźnionych odcinków, z którymi zalegałem już od dłuższego czasu, z racji bardzo małej ilości czasu, mojej współpracy z Vivą Zdrowie, pisaniem dla nich artykułów oraz tworzeniem nowych materiałów na stronę vegafitness.pl, a także moją dodatkową edukacją w zakresie badań nad żywnością. A więc zapraszam do wiadomości. Policja konfiskuje cielaka wegańskiej rodzinie, wysyłając go do rzeźni. Funkcjonariusze policji postanowili skonfiskować cielaka po tym, jak wegańscy aktywiści uratowali go z farmy. Według policjantów został on skradziony z farmy produkującej cielęcinę. Aktywiści z Direct Action Everywhere, czyli DXE, twierdzą natomiast, że byli zmuszeni do działania, gdyż zwierzak, którego nazwali Theo, nie mógł poruszać się o własnych siłach i wkrótce zmarłby z przemęczenia. Incydent wydarzył się zaraz po serii protestów w Australii, które obchodziły pierwszą rocznicę filmu Dominion. Pomimo tego, że zwykle Australijczycy najczęściej popierają tego typu akcje, to członkowie rządu oraz funkcjonariusze policji są odmiennego zdania, działając w interesie oprawców. Coraz częściej całe rodziny wegan oraz aktywiści zastraszani są przez urzędników, co utrudnia w znacznym stopniu pokazywanie prawdy. Rząd Australii chce obarczyć twórców mapy rzeźni, o której mówiłem już jakiś czas temu, karą 400 tysięcy dolarów za ujawnienie prawdy, jak wygląda produkcja mięsa, mleka oraz jajek na poszczególnych farmach, zasłaniając się tym, że farmerzy mają prawo do prywatności. Przeciętny konsument jednak ma prawo do prawdy oraz podjęcia świadomej decyzji dotyczącej jego żywności. Myśliwy z Teksasu przechodzi na weganizm. Jack Castle jest myśliwym czwartego pokolenia rodziny, która polowała na zwierzęta od dziesiątek lat. Postanowił jednak odciąć się od tradycji i zamiast zabijać zwierzęta, uświadamia o ich cierpieniu innych ludzi. Jack opowiada teraz o pozytywnym wpływie diety roślinnej, zaprasza również innych myśliwych do swojego domu, serwując im wegańskie posiłki, a swoje ogromne rancho przekształcił natomiast w rezerwat przyrody, pomimo tego, że mógł je po prostu sprzedać za potężne pieniądze. Były myśliwy swoją zmianę zawdzięcza ukochanej żonie, wegańskiej aktywistce, która również jest jedną z producentek filmu What the Health. Wegańska rodzina może stracić dom po uratowaniu świni z rzeźni. Rodzina Williamsów, mieszkająca w Crowborough w Sussex w Wielkiej Brytanii, wykupiła od farmera małą świnkę, którą nazwali Arlo. Zostali jednak poinformowani, że mogą stracić dom w związku z zażaleniem, które zostało złożone przez ich sąsiada, gdyż trzymanie Arlo w domu jest pogwałceniem warunków wynajmu. Jestem ciekaw, czy jakakolwiek umowa najmu zakazuje trzymania świń w domu. No dobrze. Williamsowie twierdzą, że zaraz po przyprowadzeniu go do domu był bardzo strachliwy, nie dał się dotknąć, powoli dochodził do siebie, jednak nadal boi się obcych ludzi i nagłych dźwięków, dlatego ponowna przeprowadzka może się okazać dla niego bardzo dużym stresem. Pomimo, że ogromna ilość ludzi stoi za Arlo, to władze miasta są innego zdania. Rodzina utworzyła nawet petycję w związku ze świnką. Disneyland oferuje wegańskie posiłki. Magiczne Królestwo Disney World na Florydzie wprowadziło szereg wegańskich opcji w swojej ofercie posiłków. Ulotka mająca na celu przedstawienie wszystkich dostępnych posiłków jasno i wyraźnie pokazuje, które z nich są w pełni wegańskie. Ulotka z daniami dostępnymi w Disneylandzie przedstawia m.in. burgera Sloppy Joe w jego wegańskiej wersji, cheeseburgera, hot doga czy wegański deser. Okazuje się też, że precle oraz popcorn serwowane w całym parku są również wegańskie. Nowy samochód Volkswagena z wnętrzem z wegańskiej skóry. Volkswagen wypuszcza na rynek nowy elektryczny samochód, którego wnętrze wykonane jest z wegańskiej skóry zwanej Apple Skin, wytworzonej z pozostałości po jabłkach.
ID Rooms będzie dostępny w sprzedaży od 2021 roku, jednak główny rynek zbytu dla niego to Stany Zjednoczone oraz Chiny z racji wielkości samochodu, a podobno Amerykanie oraz Chińczycy uwielbiają wielkie auta. Przynajmniej tak sądzi szef sprzedaży i marketingu firmy Jürgen Stackmann. Hodowca krów twierdzi, że przemysł mleczny powinien dostosować się do weganizmu. Publicysta oraz farmer Dara McCullough, pisząc dla Irish Independent, twierdził, że przemysł mleczny musi się dostosować do rosnącego zapotrzebowania na wegańskie produkty. W swej wypowiedzi kładzie nacisk na to, że hodowcy muszą przestać walczyć z weganizmem, głosząc idiotyczne hipotezy, jak to, że gdyby wszyscy byli weganami, zabrakłoby pokarmu na świecie, że nie ma możliwości zapewnienia sobie wszystkich składników na diecie wegańskiej, czy takie perełki, jak gdyby nagle wszyscy przeszli na weganizm, to zwierzęta hodowlane zapanowałyby nad światem. Jest to naprawdę autentyczna wypowiedź dorosłego człowieka. Dara również wypowiedział się o niedawnym pomyśle o zakazie używania nazw takich jak ser, mleko czy burgery w odniesieniu do roślinnych produktów. W komentarzu dla serwisu powiedział, że w ostatecznym rozrachunku konsument i tak wybierze to, co będzie chciał, niezależnie od tego, jak dany produkt się nazywa. W samych tylko Stanach Zjednoczonych przemysł mleczny wydał w zeszłym roku 2,7 miliona dolarów na lobby, które miało przeforsować zakaz używania nazw takich jak ser czy mleko w odniesieniu do produktów pochodzenia roślinnego. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam Was na kolejny odcinek, który ukaże się już niebawem.